moje świadectwo będzie dotyczyło oczywiście tego czwartku, o którym już wspominał brat Janusz. Był to na pewno inny od innych czwartek. Pan wysłuchał naszych modlitw i pobłogosławił ten czas. Naprawdę przysłał wielu ludzi i wysłuchaliśmy też wielu świadectw. Ja chciałem powiedzieć o pierwszym człowieku, który do nas przyszedł. Zupełnie niespodziewanie kupił nam lody. Przyszedł i powiedział, że chciał się podzielić taką radością, że jego córka dostała się do liceum. Choć sądząc z ocen, to on mówił szczerze, że właściwie nie przypuszczał, że dostanie się do zawodówki. I miał jeszcze parę minut do odjazdu pociągu i opowiedział takie świadectwo. Kiedy jeszcze był małym chłopcem, czytał dużo książek i ojciec mu mówił, żeby czytaj oczywiście, synu, co tylko chcesz, czytaj, ale pamiętaj, że to jest najważniejsza książka. I tamte przeczytasz, odłożysz, zapomnisz, a ta powinna ci towarzyszyć całe życie. Potem, kiedy dorósł, założył swoją rodzinę i tak trochę odsunął się od Boga i chociażby się wiodło, bo jeździł drogim samochodem, pieniądze miał na wszystko, wakacje za granicą. Kilka lat temu to wszystko się rozsypało jak domek z kart. Wszystko to zniknęło. I on sam mówi, że zaczął szukać przyczyny. Co się stało? Dlaczego tak się stało? I co zrobił źle? I przypomniał sobie te słowa ojca i zaczął szukać odpowiedzi w Biblii. No teraz już ma pracę. Stosunki z dziećmi się już wyraźnie poprawiły. Pomału wraca to wszystko. Jego życie wraca do normy, chociaż sam mówi, że nauczył się dziękować. I już odchodząc, powiedział też takie słowa, że ten świat jest tak zepsuty i że wszyscy potrzebują jakiegoś takiego wsparcia, szukają tej prawdy i mówi, dobrze, że tu stoicie, że każdy może tu przyjść, porozmawiać, wziąć Słowo Boże. To tyle. Teraz pewnie brat Józef dalszy ciąg tej historii opowie. No to podobną historię miał człowiek, który przyszedł na samym końcu, którego życie też, takie życie bez Boga, rozleciało się. On w końcu wylądował w szpitalu psychiatrycznym, gdzie miał już myśli samobójcze. I miesiąc temu wyszedł z tego szpitala. Mówi, że jedyne lekarstwo, jakie było, to było właśnie to. Zaczyna wracać do życia, zaczyna układać sobie to życie na nowo już z Bogiem. Ogólnie cały ten czwartek był właściwie taki jeden motyw. Jak wygląda życie ludzi bez Boga? Jak to się wszystko dziwnie toczy? Nawet jeżeli komuś tam przez jakiś czas się coś wiedzie i naprawdę może korzystać z tego życia, kiedyś przychodzi taki czas, że zaczyna szukać tej prawdy w tym życiu, tego Boga. No to tyle chciałem powiedzieć.